Cześć, witajcie! Witam was ja i moja nieudana świętomikołajowa broda. Ten filmik będzie o świętach, bo jak wiecie, coraz bliżej są święta. Coraz bliżej święta. Jej, yeah! Dokładnie tak. Są już reklamy Coca-Coli i są już święta, ale bla bla bla, to nie o tym dzisiaj. O tym dzisiaj, jak w tytule, czy niewierzący mogą obchodzić święta Bożego Narodzenia? Niby nie, bo przecież to są święta religijne. Świętujemy tutaj Boże Narodzenie, Narodzenie Jezusa. Moim zdaniem jak najbardziej można obchodzić te święta, nawet będąc niewierzącym. Ja jestem agnostykiem i obchodzę te święta. Wiadomo, teraz jeszcze mieszkam z rodzicami, więc tak czy siak są tutaj obchodzone święta, a ja w nich biorę udział. Ale w przyszłości także planuję je świętować, bo to są naprawdę miłe święta. Choinka, prezenty. I moim zdaniem nie trzeba przejmować się całą tą otoczką religijną, gdy jest się niewierzącym. Święta to naprawdę miły czas i nie trzeba rezygnować z obchodzenia świąt, dlatego że jest się niewierzącym. Teraz opowiem o kimś, kto kiedyś zadał mi pytanie, czy skoro rodzice teraz wiedzą, że jestem niewierzący, to nie będę dostawać prezentów na gwiazdkę i na Wielkanoc? Otóż jak najbardziej będziesz dostawać prezenty. Jeśli twoi rodzice są ogarnięci, no to wiadomo, że dostaniesz prezent. To, że jesteś niewierząca, to nie znaczy, że nie dostaniesz prezentu na gwiazdkę. Przecież tego prezentu nie dostajesz od Jezusa, tylko od świętego Mikołaja oczywiście, albo na gwiazdkę od gwiazdora. No chyba każdy wie, że stąd są prezenty pod choinkę, prawda? No właśnie, więc nie bójcie się czegoś takiego, że o, teraz nie będę dostawać prezentów. Będziecie dostawać prezenty. I jeszcze, co do sprawy, opłatka. Bo właśnie ta osoba, która też mnie zapytała, czy prezenty będzie dostawać, skoro jest niewierząca, też zapytała się mnie, czy będąc osobą niewierzącą musi dzielić się opłatkiem, w ogóle jak to będzie wyglądać na całe święta, że przerąbane i teraz i w ogóle koniec świata. No to wytłumaczyłem, że dzielenie się opłatkiem to są tak naprawdę tylko życzenia. Masz tam kawałek tego kiczywka, chlebka, nie wiem jak to nazwać, taki opłatek, nie do końca wiem z czego to się robi, na pewno jakieś tam ciasto się piecze, takie cieniutkie, ale do sedna. To są życzenia, hej, to są tylko życzenia. To jest miły gest, że dajesz coś od siebie, coś też dostajesz od tej osoby, właśnie ten kawałek opłatka i przy tym dajesz jakieś życzenia na nowy rok. To jest coś pozytywnego, dlaczego by tego nie robić? To by było na tyle, ja i mój czapkowy pompon. Żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że... A nie, nie życzę wam jeszcze miłych świąt, bo jeszcze będzie na to czas. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten filmik. Chciałbym, żebyście wy przemyśleli, czym dla was są święta. I fajnie by było, jeśli zostawilibyście w komentarzu opis, czym dla was są święta. Po prostu. Dziękuję i spodziewajcie się więcej filmików w tym miesiącu. Dziękuję za oglądanie. Cześć!